czy Rotary Klub i IMCA to się chyba... IMCA. To organizacje, w których hoduje się przyszłych masonów i dlaczego IMCA twierdzi, że jest organizacją chrześcijańską? To znaczy, Rotary Club to sami masoni to przyznawali, ja w swoich książkach cytuję te ich wypowiedzi, że to jest przedszkole masonerii. Prawda? To jest takie miejsce, takie oczy i uszy masonerii w terenie, ludzie, wśród których wybiera się przyszłych masonów, natomiast ci, którzy są w tym Rotary, no mają pewne wsparcie, oni wiedzą, oni czasami opowiadają, że oni tam się zapisali, żeby działać społecznie, charytatywnie i tak dalej, natomiast no to jest trochę tak jak zapisanie się z APRL-u do PZPR-u, że z tego są profity bardzo duże. Natomiast IMCA to jest skrót Stowarzyszenie Młodzieży Chrześcijańskiej. Ono założone było przez masonerię i to też można udowodnić bardzo łatwo. Są na to dowody, twarde dowody. I celem tego stowarzyszenia było wyjęcie młodzieży z katolickiego kościoła, z prawosławnego i wtedy z protestanckiego też. I oni mówili, mieli bardzo atrakcyjne różne propozycje dla młodzieży, basen, wycieczki i tak dalej, wszystko chrześcijańskie. Chrystus tak, ale Kościół nie. Żadna wspólnota kościelna, ja i Chrystus i koniec, prawda? I to była masońska metoda na zniszczenie chrześcijaństwa jako takiego.